Czy co? Popierasz działania Stefana Bandery na terenach polskich i to, co on obecnie robi Łukaszenko? Morda! Do mnie tego pytania, fakie, nie kieruj tego typu pytań do mnie. Nie, ja sobie wypraszam, spoko? Tylko tyle ci powiem, Kajku. Spoko. Spoko. Ale widzicie, na temat Ukrainy, na temat wojny, na temat agresji, na temat zła nas, małych ludzi na płaszczyźnie ziemia, trzeba, znamy historię, my znamy swoją, każdy zna swoją, tak. Ale jest jedna ogólna, ta prawdziwa, gdzie tam fakty się wydarzyły. Na temat każdej wojny, którą my przeszliśmy, tak, od Hitlera też, tak, i od fucking, nie Rosjanina, Stalin nie był żadnym Rosjaninem. No, on Hebrajczyk, urodzony, Gruzin. Nie, on nie Gruzin, on Hebrajczyk urodzony w Gruzji. Tak. Tak, no to uważaj co mówisz. On Hebrajczyk urodzony w Gruzji, spoko. Ale Gruzin. No, nie, ale Hebrajczyk, tak. Ale on Rosjanin, ale nie, on Hebrajczyk. Rosjanin. Tak, spoko. Stalin, ale rzeźnik. Ale rzeźnik. Nie? Rzeźnik. Ale rzeźnik, nie? Rzeźnik jak Stalin. Ale on rzeźnik, nie? Z zawodu. Hitler nie był. Nie. Ale Gruzin. Dobrze. Z tym tutaj obok skończyliśmy rozmawiać. Z tobą już nie rozmawiam. I do mnie bym prosił, żebyś już nie rozmawiał w tej chwili. Ja zaraz idę. To. Bo na przykład niemiłe rzeczy mogą się wydarzyć, nie? Rozumiesz, co dzieje? Tak. Ja potrafię na przykład nosa odgryźć albo ucho, tak, rozumiesz? Palcem wydubać oko, ja takie rzeczy potrafię, rozumiesz, co dzieje? To są fakty, proste rzeczy dla mnie. Także ja cię, ty chciałeś dzisiaj poznać, ty mnie poznajesz tu przypadkowo, spoko. Ale już się do mnie więcej nie odzywaj, ja z tobą skończyłem rozmawiać. Dobrze, zrozumiemy się, spoko. I słuchaj, i moi ludzie, Polacy, a w szczególności Orły Białe, naprawdę przesyłają dużo, dużo dobrych życzeń, wiesz, dużo zdrowia i spokoju dla twoich ludzi, dla obywateli Ukrainy, okay? Ale mamy też niektóre sprawy niewyjaśnione do dnia dzisiejszego, więc, bo my jesteśmy z tej samej rodziny, pochodzimy dawno, dawno, dawno temu, okay? Była wielka Ukraina i była wielka, silna też Polska, byliśmy razem, to też fakt, spoko. Musimy o tym porozmawiać. Jednego dnia, ale nie z tobą, nie ze mną. Spotkamy się. Gdzieś tam się spotkamy. Grupowo, nie tylko ty. Ty wejdziesz twoich chuliganów? Ja nie jestem chuliganem. Ja wiem, ja też nie. Ja wezmę swoich chuliganów, którzy też nie są chuliganami. I nie chuligan. Tak, i my się spotkamy. I porozmawiamy. Tak jak teraz rozmawiamy. Ale rozumiesz? Kulturalno. Wszystko z kulturą. Ale wtedy się dowiemy, jaka była prawda, nie? Bo tak. Prawda w waszych książkach historii na Ukrainie tak. Jest zakłamana. Nasza też. Od iluż lat. Tak. Przez kogoś. No tak. No. Musimy też o tym porozmawiać. No. Mordeczki, rozłączamy się. Au, Orły Białe.